Mieszkańcy w większości na zalew chodzą pieszo, jeżdżą samochodem, na rowerze, więc nie narzekają na to, że jest opłata. Narzekają na opłatę być może ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, którzy samochodami. My zachęcamy do tego, żeby na zalew przyjeżdżać na rowerze, wąskotorówką, autobusem, żeby tych samochodów było jak najmniej. A jeżeli już ktoś chce mieć komfort i wygodę, to płaci za to, że parkuje samochód nad zalewem. W tym roku podjęli decyzję znowu po, o ile dobrze pamiętam, po 3 latach, żeby podjąć to koszenie. To koszenie się opóźniło ze względu na to, że w tym roku wegetacja była opóźniona. Dzisiaj jakby zobaczyć, to te rzeczy, które się wydobywają, to już są takie obumarłe. To nie jest zielone, coś świeżo skoszone. Więc my cały czas pracujemy. Teraz mamy akurat od 24 do 31 mamy przerwę techniczną na zalewie. Wodorosty na zalewie są, będą pewnie i żeby walczyć z przyrodą, nie wiem jakich milionów grubych musielibyśmy mieć. Walka z przyrodą jest kosztowna, a czy celowa? Chyba nie zawsze i nie do końca. Myślę, że w przyszłym roku będziemy profilaktycznie kosić tylko i wyłącznie te miejsca, które są okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Co chcę powiedzieć, bo mamy dzisiaj takie wstępne podsumowanie. Pomimo, że opłata jest wyższa, to turystów mamy więcej niż w ubiegłym roku.